Dzień dobry, witam serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj mam gościa specjalnego, Ewkę, która teraz prowadzi samochód i jedziemy właśnie na wspólne zakupy. Zabierzemy Was ze sobą. Jeżeli oglądaliście Vlogmasy, to możecie kojarzyć Ewkę, bo tam pojawiła się w którymś filmie, chyba z pieczenia pierników, nie? Tak, dokładnie. Tak, więc teraz korzystając z okazji, że jestem tutaj, to miałyśmy okazję się spotkać i jedziemy wspólnie spędzić czas. Dojechaliśmy na miejsce do centrum handlowego. Ewka, powiedz, co masz zamiar kupić? Nie wiem, to co będzie na mnie pasować. Idziemy teraz na zakupy. A czeka torebka. 149 zł? No, nie taka droga, nie? No, a teraz jakie są modne te wzory, nie? Zobaczę, jakbym wyglądała z nią. Są jeszcze inne kolory. Podeszwa taka plastikowa. Właśnie, nie? Taka sztywna, nie? A czy właśnie fajnie, że jest gruba ta podeszwa. Nie podobają ci się? Ja nie lubię, bo mam bardzo szeroką stopę. No mi też pewnie by się wpijały. To był pasek, fajna tam. I to co, tylko do telefonu i do tej torebki. 200. No, no to chyba wszystkie za 200. To jest taka malutka. 179. Takie mi się podobały. Ale one, to jest taka firma, która chyba nie ma do końca w CCC. Ale takie fajne sandałki mi się wydawały. No, fajne na lato. Zobacz, mi się te podobają. No, a nie są tu za szczupłe? Muszę przymierzyć, ale jest tylko jeden rozmiar chyba, bo nie widziałam pudełek. Tak bym mogła do biura mieć. 259. Rozmiar 39, 1/3, nie było innych rozmiarów, więc wydaje mi się, że są trochę na mnie za duże. Ale są bardzo ładne. Bardzo mi się ten niebieski kolor podoba. Koza i len. W sumie dobre materiały. 60 zł. Tylko, że będzie prześwitywać. Nie wiem, a niekoniecznie. W złym miejscu jest właśnie to. Teraz idziemy do ulubionego sklepu Ewki. Ja ogólnie poluję na jakieś t-shirty. A ładny kolor. No. To, że taka jest gruba bawełna. No. A tu jakie fajne. Myszkiem Miki? No, ja mam dwie bluzki. Ile to kosztuje? 60 zł. Ładne, fajne. A ta jest ładna. Taka zwykła, ale ładny kolor. No fajne. Taki intensywny. Taka fajna ta bawełna, nie? Taka. To nie jest bawełna, to jest taka jakby nazwik z kozą. 40 zł. Taka prosta i pojemna. Wydaje. To już taki jesienny kolor, nie? No ładny, podoba mi się ten. Taki musztardowy.
45 zł. To sobie wezmę. Jest nieładnie w tym musztardowym. Przyłóż do twojej twarzy. A zobacz, jakie ładne te sukienki tutaj. Fajne, nie? Takie z wcięciem. 120 zł, nie? Takie drogie. I są nawet czarne. Tutaj ta koszulka w paski też mi się podoba. Ja to bardzo lubię paski. Paski, paski, twoje paski. No, to ten krój też mój. Ja lubię takie. Ale fajne rękawy, zobacz, takie. No. Takie jest jakby z bluzy. Fajne. Ta czerwona? Teraz czerwony jest modny. Teraz to znowu jest modny. Koszulka jest ładna. No to tak pod spód, żeby ubrać. No. Pod sukienkę. Ile koszulka? Ale fajno, mają taką szeroką gumę. Mhm. 70 zł. Ale fajne są. Ale podobno w niebieskim jest dobrze. Ostatnio mi dziewczyny w pracy mówiły, że niebieski to jest mój kolor. Patrz, ta mi się podoba. No. I czerwony spodnie. No teraz czerwony jest znowu modny. Fajna ta jest, ładny kolor. Taka lniana? Taki bawełna z lnem chyba. Ale na promocji jest to 39 zł. Zobacz, taka deszczówka. Mhm. Fajna, nie? No, bardzo byś taką chciałam. No to niby taki dres elegancki, ale... Nie, nie podoba mi się. 70 zł. To jest ładne. Bo paseczki. Paseczki. Takie eleganckie. Ale już takie na jesień. Wezmę to sobie. Bluzeczka mi się podoba. Mi też się podoba. A ładna jest, taka elegancka, nie? Kiedyś też takie były bluzki, pamiętasz? Mhm. Taka była moda, a tu jest L-ka. Jest jeszcze czarna wersja z fioletowym, sorry, z fioletowym kwiatem. Jest dobrze w takich kolorach. Kolorowy ptak. Takie fajne. To takie krótkie trochę, to topiki. No ja kupowałam z marynarki. Mam, no ja mam różową i czarną właśnie z tymi rękawami. Ale zobacz, te rękawy to były kiedyś, dawno temu, jak no, miałyśmy 18 lat. No nie? Tak, bo ja jeszcze miałam tą marynarkę, ja tylko że już... Ja mam jeszcze w szafie, ale tylko to że... się nie zmieściło. Ale zobacz, niby komplet, ale się trochę różni. Mhm. Gryzie się. Mhm. No, na rozpoczęcie i zakończenie. Tak, dokładnie tak. Pierwsza bluzka. Wydaje mi się, że fajnie. Dobrze się w nim czuję, wygodnie i taki na jesień by mógł już być, bo to jest taki grubszy materiał. Ale do pracy by było super. No. Twoje paseczki. Nawet do tych spodni. Mhm. O, to jest ładne. To jest ładne, trochę mi się tutaj na biodrach stawia. Ale tak mi przypomina bluzkę, którą kiedyś miałam. Naprawdę, miałam praktycznie chyba identyczną. Koszula, ona mi się bardzo podoba. Jest mniejszy rozmiar? Nie wiem, może jest tam większe rozmiary. Wydaje mi się, mówię, że mi tutaj wisi. Mhm. No, ładnie ci. Jest za duża. Byś musiała mniejszą. A zobacz, tył.
Nie, no dobrze, z tyłu tego, ale mniejszą byś musiała zobaczyć. Nie, no wszystko okej, okay, ale taki, ona ma taki... O, właśnie to widać tutaj. Taka jest pognieciona. No taka taki jest, krój taki ma materia. Ale dobrze ci ogólnie, jeżeli chodzi o kolory. Za mocno zabudowane. Mogły być może w szpic, nie? No. A obróć nie, się. Nie. Mi poszerzyć w ramionach. I tak. Dobrze ci. No i w tym kolorze ożywia się trochę, ale faktycznie tutaj nie odzwierciedla tego, nie? Za duża. Takie krótkie ręka. No i tu jest za duża. Mhm. No w tym bardzo ładnie wyglądasz. Pasuje ci. No, fajne. Wzięłyśmy sobie lody, Ewelina zamówiła taką piękną kawę latte, tego ciasteczko i dostałyśmy zdrapki. Ja już swoją zdrapałam i tam nic nie było, także nie wiem, czy tutaj jest coś do wygrania. Obróć. To była fajna. No, trochę za mała. Taka krótka jest. To jest taki zwykły t-shirt, ale ma tutaj lśnięcą. Dobrze wyglądasz. Tylko, że i mi się wydaje, że w tym jest ci lepiej. Ja się gorzej czuję w tych kolorach. I ty taka jesteś jasna i mi się wydaje, że to tak trochę cię rozświetla. Może to by ci pasowało. No, jest dużo miejsca. Ona fajnie, i fajny materiał jest, nie? Fajny jest materiał, fajna jest jakościowo. Z czego tu zacząć? Jesteśmy już wykończone zakupami, ale udało się, bo sobie dużo kupiłyśmy. Pokażę wam dokładnie, co wybrałyśmy, jak będziemy w domu, a teraz jesteśmy w McDonaldzie i zjemy sobie. Ja zamówiłam sobie frytki i wieśmaka w zestawie z kolą, a Ewka ma tutaj longera, kolę i frytki. To jest longer, nie? Tak, tak. Jakie masz ładne paznokcie, pokaż. Ale odrost. No bo jedziesz teraz na naprawę. Wróciłyśmy do domu i teraz pokażemy wam, co kupiłyśmy.
że jako pierwszy t-shirt z Kary w takim bardzo fajnym różowym kolorze pasuje ci. Kolejna rzecz to bluzka. Też w Kary, w takim seledynowo-zielonym kolorze w kwiatki. Naprawdę ci jest ładnie w tym kolorze i tutaj rękawki mają gumkę. I na dole też jest gumka. I ostatnia rzecz to jest polówka z dekoltem w szpic. Ona jest trochę krótsza, ale i tak dobrze leży, jest bawełniana. I ona kosztowała ile? 45 zł i ta bluzka jest C&A. Tutaj moje ubrania, mam bluzkę z Kary. Muszę ją odwrócić na drugą stronę. O, tu jest bluzka z Kary, ona kosztowała 80 zł w przecenie. Jest taka fajna, idealna do biura. Myślę, że ją wynoszę. Tak, i tu ma dekolt, trzy guziczki i na dole ma gumkę. I przy rękawach też ma gumkę. A przy rękawach też ma gumkę, tylko że rękawy są takie 3/4. Kolejna rzecz to sweterek w paski. Ten sweterek kupiłam w C&A. I on kosztował 69,99. On jest taki dzianinowy, więc będzie fajny na jesień albo na takie chłodniejsze dni. Też ma rękawek 3/4 i dekolt szpic. I ostatnia rzecz, którą się nam udało zdobyć na wyprzedażach w HM-ie i to jest rzecz, która mi się podoba najbardziej. Wiadomo, kto wybrał. Tak, Ewka znalazła, wypatrzyła dla mnie, wyciągnęła wieszak, mówi: o, to może być dobre dla ciebie. Przymierzyłam, no i leży idealnie. Zobaczcie, taki fajny żakiet w stylu trochę Chanel i jest fajny, wygodny, dobrze leży, tak, nigdzie mnie nie obciska, ma złote guziki i on najpierw kosztował 210 zł, a teraz był przeceniony na 99 zł, więc ponad 50% przeceny. Myślę, że to była dobra okazja i na pewno będę dużo chodziła w tym żakiecie. Tutaj też ma poduszki. No może nie aż takie duże, ale trochę tutaj jest usztywnione. Że tak prezentują się nasze zakupy. To dziękujemy Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że takie wspólne zakupy Wam się podobały. Jeżeli tak, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, łapka w górę. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pa pa!